Dobra, zrobię to sam. Asko, czwartek. Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie. Szczęść Boże! Proszę pana, czy na początku mógłbym coś podpalić? Zapalić, no dobra, zapalić. Proszę pana, chciałem zapalić coś takiego. Idą święta, ubiorę się za choineczkę, proszę pana, pstryk i eleganckie flamingi na mnie. Wyglądam bardzo pięknie, uważam, i mam dla pana też flaminga. Krawatów nie noszę, wie pan, ale mogę czasem założyć sobie girlandę. Cieszy się pan? Rachun się cieszy teraz i kręci ołówkiem. Proszę pana, i dla pana mam prezent mikołajkowy, coś takiego. Pan krawaty nosi, to flamingów na szyję panu nie proponuję, ale może sobie pan przynajmniej w kiblu postawić coś takiego. Różowe flamingi dla prawdziwych mężczyzn. Palą się światełka w ciemnym pokoju, będzie panu mniej samotnie, proszę pana, beze mnie. Dobra, gdzie to ma stać, żeby było widać? Może tu przy tym koniku dzisiaj, elegancko. I teraz pan musi zadać mi pytanie, a co tam panie w Ameryce? Co tam panie w Ameryce? Proszę pana, pierwsza wiadomość z Ameryki, powiem panu, jest taka. W Białym Domu już świąteczny wystrój i wywołuje kontrowersje, zupełnie nie wiem czemu. Mam nadzieję, że pokażemy ten filmik, tu mam ten filmik zapisany. Przepięknie ustrojony Biały Dom. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tym zadaniem zajmuje się zwykle królowa, czyli żona prezydenta, zarządza wystrojem. No i Melania Trump tutaj pokazała, nie wiem co powiedzieć, zęby, rogi czy talent. Przepięknie, jeszcze tak nie było w Białym Domu nigdy, żeby cały Biały Dom był ustrojony od góry do dołu. Sama o to dbała, nawet miała rękawiczki dobrane kolorystycznie pod te choinki, kiedy je do filmu specjalnego pokazywała, to ludzie zauważyli, ona ma szyję skórzane rękawiczki, bo jej zimno w paluszki. Pamiętajmy, że ona pochodzi z Bałkanów i tam jest cieplej w grudniu niż w tej chwili w Waszyngtonie. I proszę pana, Biały Dom jest jedynym domem, a nawet pałacem na kuli ziemskiej, który wygląda jak pałac królewski z rozmachem. Musiało dać Trumpa, który najpierw robił to samo u siebie w rezydencjach w Mar-a-Lago, na przykład na Florydzie, a teraz przeniósł do Białego Domu królewski, imperialny styl. No naprawdę, królowa brytyjska w pałacu Buckingham nie ma tak pięknie ustrojone, jak to, co państwo widzieli tutaj na filmie. Ameryka może być dumna. Co tam jeszcze w Ameryce? Teraz Rachon się musi strącić, coś tam zadać. Tak, proszę pana, idzie nowa karawana ku granicy i na temat tych karawan, które zmierzają do Stanów Zjednoczonych, uwaga moja jest prosta i za chwilę zrobimy przeskok do Europy. Otóż, proszę pana, jeśli to są uchodźcy, którzy uciekali z Salwadoru, bo tam żyć się nie daje z powodu gangów, lub z Nikaragui, gdzie żyć się nie daje z powodu biedy, to czemu nie zatrzymali się w bogatszej Gwatemali, gdzie już nie ma tych gangów, które są w sąsiednim Salwadorze? Czemu nie zatrzymali się w Belize? Albo czemu nie zatrzymali się w Meksyku, tylko idą dalej? Gdyby to byli prawdziwi uchodźcy, zmęczeni wojną czy biedą, zatrzymują się w pierwszym kraju, gdzie już jest dobrze, w pierwszym miejscu, gdzie już jest dobrze, i takim miejscem jest Meksyk, gdzie w dodatku wszyscy mówią tym samym językiem, pochodzą z tej samej kultury, a gdyby być gdzieś w pobliżu Jukatanu, to są ci sami plemienni Majowie, co ja, uciekający z Hondurasu. Więc to, że oni zmierzają do Stanów Zjednoczonych, to jest bezczelna granda oczywiście i nie są to żadni uchodźcy ekonomiczni, bo gdyby to była prawda o ich uchodźstwie, zatrzymaliby się w pierwszym kraju. Co mówią wszystkie przepisy ONZ-u, jakie pan wyciągnie? Tak, proszę pana Rachonia, tak pamiętam. Merkel broni paktu ONZ o masowej imigracji. Broni, bo musi jakoś sobie zabezpieczyć nie pójście do więzienia, kiedy już nie będzie kanclerzem z immunitetem, kanclerzem Rzeszy, tylko zostanie zwykłą osobą na emeryturze. Wtedy mogliby się do niej dobrać za spowodowanie niebezpieczeństwa śmiertelnego i ofiar śmiertelnych za współudział na terenie Niemiec, no z powodu tego, że tych migrantów zaprosiła. Więc ona teraz będzie światowym orędownikiem ogólnej migracji i w ONZ-cie właśnie ostro się wypowiada, musimy przyjmować migrantów. ONZ
wypluł z siebie przepisy już dawno temu, że jeżeli jesteś uchodźcą, to stajesz w pierwszym kraju, który cię przyjął, a nie zmierzasz do jakiegoś następnego dalej, bo tam jest lepiej. W pierwszym kraju, w którym znika powód twojej emigracji legalnej. No i w Europie byłaby to, ogólnie mówiąc, Jugosławia. W Europie byłaby to Turcja. Dlaczego oni idą dalej? Pytam, jakim prawem idą dalej? Bo międzynarodowe prawo o migracji mówi, jak tylko przekraczasz granicę i znika niebezpieczeństwo śmierci, która ci groziła w twoim kraju, to tu masz stanąć i tu masz prosić o azyl, a nie jechać do Niemiec. Tak, proszę pana, przejdźmy do Wielkiej Brytanii. Teraz pojawiła się tam kampania pod tytułem Brexit, najgorszy deal w historii, bo może pan mi wytłumaczy, pan Rachoń, na jakimś innym kanale telewizyjnym, bo to jest półkanał dzisiaj, jak państwo widzą. Dlaczego Wielka Brytania ma cokolwiek płacić Unii Europejskiej? Farage, zresztą zwolennik tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii, orędownik Brexitu, o to samo pyta. Dlaczego, a właściwie jakim prawem premier Wielkiej Brytanii dogaduje się na zapłacenie okupu jakiejś bandzie z Brukseli, która wymusza od Wielkiej Brytanii pieniądze? Za co? Wielka Brytania przez całe lata najwięcej wpłacała do budżetu unijnego, najciężej miała i teraz jeszcze, kiedy już wyszła z Unii, ma płacić dodatkowe pieniądze? Przepraszam, za co? Czy Wielka Brytania narobiła długów w Unii Europejskiej? No zupełnie tego nie rozumiem. I proszę pana, premier Wielkiej Brytanii też nie umie odpowiedzieć narodowi na to pytanie, dlaczego płacimy. Oni w ogóle tego tematu nie podejmują, tylko mówią, no musimy się dogadać z Unią, ile zapłacimy. I nie pada pytanie na konferencjach prasowych, kiedy CNN albo inne lewackie fake newsy się pojawiają, fake newsy, nie pada do niej ostre pytanie, proszę pani, ale dlaczego w ogóle pani się godzi płacić? Zanim zaczniemy gadać o tym, ile, to niech pani powie, dlaczego w ogóle? Cóż tam dalej? O, to chciałem z panem omówić, żałuję, że nie omówimy. Piękny filmik, może da się ściągnąć i pokazać, jak to angielska policja ma nową taktykę. Wjeżdża samochodami, radiowozem w chuliganów. Jak chuligan ucieka motorkiem na przykład albo innym samochodem, brytyjska policja zaczęła się trenować w kontrolowanym wywracaniu takiego gościa za pomocą samochodu. Bo jak go ścigasz, dopóki on się nie przewróci, to nie możesz wyskoczyć z radiowozu i go dogonić, tylko on ci cały czas ucieka. Więc wpadli na pomysł, żeby go szturnąć tym radiowozem i jak państwo zobaczą na tych filmikach, oni tak wywracają ten motorek przy takich prędkościach i takim sprytnym sposobem, że ten facet nie przekoziołkuje, nie złamie sobie kręgosłupa, tylko się przewraca, wstaje i dalej ucieka, ale już na nogach i policja wtedy może go ścignąć. Piękny sposób, naszej policji też doradzam. Wasza praca będzie od razu ciekawsza. Jak będziecie panowie z policji, będą panowie z policji trenowali coś takiego, wasza robota będzie ciekawsza, bo to jest w ogóle fajny sport, jak na to patrzę. Oczywiście to jest łapanie chuligana, który tam torebkę komuś urwał z motoru, no jechał motorkiem, zabrał babci torebkę i ucieka, nie? Ale przy okazji to jest sport dla obu stron, niestety. Pierwszy Polak o imieniu Joda i ciekawi mnie, to są wszystko materiały, które Rafał mi przysłał. My się umawialiśmy na takie dwie kartki zawsze, albo trzy. I jedna kartka wylatywała, tu państwo widzą tematy. Jedna kartka wylatywała, druga kartka zostawała, była cięta na takie podzespoły i potem żeśmy to omawiali. Więc kartka, która została, pierwszy Polak o imieniu Joda. Ja, no, mam poglądy wolnościowca. Po amerykańsku libertarianin się mówi i uważam, że nikomu nic do tego, jak rodzice swoim dzieciom dają na imię, nawet jeśli dają na imię idiotycznie. To już jest wtedy problem między tymi dziećmi, które kiedyś dorosną i przyjdą do ojca z pretensjami. To jest być może zła inwestycja rodziców, ale nie od tego jest państwo, żeby cudze dzieci chować. Nie, nie wszystkie dzieci są nasze, tylko dzieci są wyłącznie swoich rodziców. Dopóki obywatel dziecko nie podlega przestępstwom takim, że jest, no nie wiem, bity czy zabijany, to nie wkraczamy do domu rodzinnego wymieniać imion. Więc jeżeli rodzice wymyślili sobie, że dziecko ma mieć na imię Joda, w dodatku chłopiec, z tego co wiem, o żeńskiej końcówce, no Joda, Doda, Roda, Moda, to może mieć damskie imię.
Jeżeli tak chcą, to jest ich sprawa, potem dziecko dorośnie, może sobie zawsze zmienić. W Polsce niestety są te przepisy takie, o, i takie, o, nie, nie możesz, nie wolno, nie, bo musisz się zgadzać z taką ustawą i z inną. Skreślić tę ustawę. Tutaj mam mazak wprawdzie czarny, kupię czerwony, będę skreślał tę ustawę. A to może teraz przejdźmy do listów. Jest jeden list, który u Rachonia zawsze chciałem pokazać. Czasami dostaję listy od świrów, to państwo widzą, że podarłem ten list, o. Ale zaraz po tym, jak go podarłem, to sobie przypomniałem jedno zdanie z tego listu i jak państwo widzą, misternie skleiłem w całość to, co wyrzuciłem do kubła, bo facet wprawdzie wydaje się być świrnięty z charakteru pisma i ze sposobu, w jaki pisze, ale bardzo często wariat jest jednocześnie geniuszem i napisał myśl genialną. Jestem orędownikiem kapitalizmu, gorącym. Uważam, że to jest najlepszy system, który tak motywuje człowieka w ogóle do tego, żeby czynić sobie ziemię poddaną, żeby robić lepsze rzeczy, żeby wymyślić maszynę parową, zarobić więcej pieniędzy, kolej puścić przez cały kontynent. Kapitalizm jest do tego najlepszy, najlepszą epoką ekonomiczną. I facet pisze do mnie coś takiego, że kapitalizm ogólnie fajny jest, ale giełda, na której gracz staje się współwłaścicielem, to jest ślepa uliczka. Nam się wydaje, że giełda w kapitalizmie była od zawsze. Nieprawda. Nie była od zawsze. Ktoś w którymś momencie wpadł na pomysł, żeby zrobić coś na podobieństwo pożyczki i targowiska. I wymyślił giełdę i te udziały, chociaż udziałowcem wielkiego przedsiębiorstwa. To wszystko jest fikcja. I ten facet tutaj wykrył tę fikcję, mówi, że jeżeli gracz na giełdzie staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, to staje się również współwłaścicielem krachu na giełdzie. A wszystkie kryzysy kapitalizmu, które do tej pory miały miejsce, brały się zawsze z giełdy. I on tu postuluje, skoro wszystkie kryzysy rozpoczynają się na giełdzie, to wystarczyłoby usunąć z kapitalizmu to, co do niego nie pasuje, nie jest zgodne z jego istotą. Giełda rzeczywiście nie jest zgodna z istotą kapitalizmu. I jest jego największą wadą. Gdybyśmy zlikwidowali giełdy, być może rzeczywiście zlikwidowalibyśmy źródło kryzysów ekonomicznych kolejnych, które zawsze i wszystkie startowały na giełdzie. I wreszcie z listów internautów po ostatnim pustym czwartku, o pusty, jak tłusty, pusty czwartek był i stąd ta audycja bez kolegi mojego, przyszły takie listy. Chciałem zainteresować pana możliwością współpracy z naszą telewizją, proponując panu stały program na naszej antenie. Dostałem takie listy i one bardzo często są zakończone jakąś taką zachętą niby dla mnie, że jestem podkurzony czy co. Tym bardziej po tym, jak został pan potraktowany przez władców TVP. To pewnie pan będzie chciał przyjść do nas. Proszę państwa, a jak ja zostałem potraktowany przez władców TVP? Przeanalizujmy to. Z ich punktu widzenia roztropnie. Mnie już wyrzucało SLD, PSL, PO i teraz PiS mnie wyrzucił z telewizji, bo jak ja nie pasuję do linii programowej, obojętne której partii, gdyż myślę po swojemu i prezentuję niewygodne argumenty, wobec każdej partii znajdę niewygodne argumenty, bo wszyscy nie lubimy polityków. Każdy któregoś tam nie lubi. No i jeżeli ja prezentuję niewygodne dla nich argumenty, na które nie mają odpowiedzi, no to trzeba mnie wywalić i z ich punktu widzenia ten moment teraz, już z tych, którzy mnie teraz wywalają, nie SLD i PO i PSL, tylko PiS w tej chwili. Z ich punktu widzenia to jest bardzo roztropny moment, bo ogłaszają, że to jest chwilowe zawieszenie do końca roku. Potem będzie Boże Narodzenie, potem będzie Sylwester, potem po Nowym Roku Trzej Królowie, jakoś tak w czwartek nie wcelujemy, a potem wszyscy pojechali na ferie i na narty i jak już będzie koniec lutego, się ludzie zorientują, ale przecież miało wrócić, a nie wróciło. Ten sam manewr Ubecja zrobiła za czasów PSL-u i prezesa Miaska, był taki prezes przed panem Kurskim i on obiecywał, że WC Kwadrans wróci na antenę po olimpiadzie. Nigdy nie powiedział po której, więc może mówił prawdę, może jeszcze wróci po jakichś igrzyskach następnych w Atlancie, 47. Natomiast sprytnie to zrobił. Tuż przed igrzyskami zdjął, powiedział, że czasowo, więc wystudził protesty. Część ludzi powiedziała, dobra, po igrzyskach wróci. Potem wszyscy oglądali przez miesiąc sport, a
a potem już było jajco. Tak jak będzie, zakładamy się o flaszkę, z każdym się założy o flaszkę, że tak będzie, tylko trzeba mi rękę przyłożyć, przez internet nie da rady. O flaszkę się założy, że tak będzie, jak ja mówię, bo no ja na miejscu PiSu, powiem Państwu, też miałbym ciężko z Sejnowskim, więc ja nie mam do nich pretensji. To teraz tak, wychodzimy i tak jak zapalałem, tak teraz proszę Pana zgaszę i będzie koniec tego interesu. Baj, kocham Pana, Panie Rachoń, pięknie było, 19 miesięcy bonanzy i cieszmy się tym. Po nagłym zdjęciu mnie z anteny TVP, szef telewizyjnej agencji informacyjnej Jarosław Olechowski napisał na Twitterze coś takiego. Krótka przerwa jest potrzebna na refleksję. Na antenie TVP nie ma miejsca na poglądy i zachowania sprzeczne z polską racją stanu. I później jeszcze Jacek Kurski: w pełni rozumiem i popieram decyzję dyrektora, który zawiesił do końca roku udział Wojciecha Cejrowskiego w Minęła 20. W ten sposób zareagował na performance z paleniem unijnej flagi. Ta sytuacja naruszała standard telewizji publicznej, polską rację stanu i była całkowicie niepotrzebna. Im bardziej oni tłumaczą, że chodzi o flagę, tym bardziej ja myślę, że chodzi o to. O to, że powiedziałem krew na rękach Jarosława, bo Jarosław ze swoją partią obiecywał stop aborcji, a teraz PiS sabotuje projekt Zatrzymaj aborcję. Więc im bardziej oni, że o flagę chodzi, flaga była w ogóle 2 tygodnie wcześniej i przy Marszu Niepodległości nagle teraz Cejrowski zawieszony się obudzili z flagą, myślę, że nie. Ale w ogóle, panowie, kto ja jestem, do obu panów teraz mówię, Olechowskiego i Kurskiego, kto ja jestem, że wy mnie chcecie zawieszać? Co jestem, wasz pracownik? Co jestem u was na etacie? Ja jestem gościem programu i panowie mnie teraz zawieszają, żebym poszedł do kąta i przemyślał swoje poglądy, a jak zacznę mieć zgodne poglądy z waszymi, to wtedy będę znowu gościem? Co to w ogóle jest za koncepcja? Gości do telewizji zaprasza się różnych, żeby prezentowane były na antenie publicznej telewizji różnorakie poglądy, nie tylko zgodne z waszą linią programową partyjną. No panowie, mnie już wyrzucało SLD, wyrzucał mnie PSL i PO mnie wyrzucało, teraz mnie PiS wyrzuca. To jest dowód i powinien być dla was, że ja nie zmieniam poglądów pod presją władzy. No nie zmieniam. I w dodatku są w społeczeństwie takie osoby, które uważają, że polską racją stanu byłoby wyjście z Unii Europejskiej albo zmiana tej Unii. I oni palą flagi. No i panowie, no, różnych gości się zaprasza. Jeszcze Jacek Kurski powiedział coś takiego. Fragment, spalenie flagi, przedostał się do opinii publicznej za pośrednictwem social mediów bezprawnie i ze złą wolą. Na mocy bowiem umowy z TAI Wojciech Cejrowski miał prawo wykorzystania w internecie programu w wersji, która była emitowana w TVP, a nie Surówki. Osoba, która przekazała Surówkę, poniesie konsekwencje nielojalności wobec TVP. Zaraz. Panie kochany, praktycznie od początku nadawania tego mojego segmentu w Minęła 20. Puszczaliśmy również, tego nie było w telewizji. Wszystko, co nam się nie zmieściło i nagrywaliśmy specjalne kawałki do internetu, żeby promować Minęła 20 właśnie za pomocą takich smaczków, które nie weszły na antenę. Rachoń nawet na żywo na waszej antenie zapowiadał, no teraz już mi się czas skończył na Cejrowskiego, ale więcej państwo znajdą w internecie. I było tak od dawien dawna, teraz nagle zaczęło boleć. Co ja mam? Panowie, dobra, odsyłacie mnie do konta. Co ja mam w tym koncie teraz zrobić? Mam tam przemyśleć sprawy, zlizać krew z palców Jarosława i mam posklejać tę spaloną flagę. Czemu ma służyć ten czyściec konkretnie? Powiedzcie, co mam tam zrobić? Na grochu klęknąć? Bo poglądów pod naciskiem władzy nie zmieniam. Czy to SLD, czy PSL, czy PO, czy PiS, czy co tam następnego przyjdzie.